trzeciego seta. Jakoś ta walka nasza wyglądała. Szkoda bardzo końcówki czwartego seta, gdzie przy stanie 22-21 popełniliśmy banalny błąd, przebijając nerwową piłkę za antenką. Za chwilę wpadł nam as. Zła wystawa na lewe, no i mecz się skończył. A mogliśmy jeszcze grać, no ale cóż, z takich meczy należy wyciągać wnioski. Na takich meczach należy się uczyć i jedyne co pozytywnego można w tym momencie z tego wyciągnąć. No, przepraszam, ale mi się już za bardzo nie chce ciągle tego samego powtarzać. Także trzeba mówić. Wygraliśmy mecz, trzeba się cieszyć, tak jak tutaj wszyscy mówią, bo to jest niewątpliwie jednak 3 punkty dopisane do naszego konta. Ale zdaję sobie sprawę, tak jak wszyscy tutaj widzieli, że ten mecz się dla nas skończył w zasadzie po 2 setach, tak jakby. Mieliśmy trochę szczęścia w tej końcówce, że w ogóle dowiedzieliśmy zwycięstwo do końca. Ale mówię, grając bez jednego środka, dlatego powiedziałem, że nie chcę się już powtarzać, bo nudno się zaczyna robić z mojej strony również. Grając bez jednego środka, który nie zrobił ani jednego punktu, no to ciężko będzie włączyć się do poważnej gry o jakieś wielkie sukcesy. Bo tam nie ma się co martwić o jakiś środek tabeli, ale mówię, żeby się włączyć do gry o medale, co tutaj wydaje się byłoby naszym zadaniem, to jednak trochę mamy dziur w składzie. Bo to tak jak Państwo zauważyli, 30 punktów znów rurkę, a żadna inna zawodniczka dwucyfrowej liczby przy sobie nie posiada. Szołkino, Szołkino i Coimbra też mają. Tak? To ja dodawać nie umiem, dobra. Zdarza się w takim meczu, dziękuję. To do trenera Matlaka chciałem zapytać o ten mecz już wtorkowy. Czy to będzie mecz, że ugramy co się da, czy jakieś inne założenia mamy na ten mecz? Pomyślę, jak się ten mecz skończy. W mojej głowie. On jeszcze tam gdzieś trwa. Nie wiem, czy to zrobimy, bo raczej czy pojutrze zrobimy, bo w sytuacji kadrowej jaka jest, no to trzeba należy oszczędzać tutaj niektóre zawodniczki, żeby tutaj w tej lidze dobrze wypaść, bo dwóch srok za ogon w tym składzie nie będziemy łapać. Takie jest moje założenie i myślę, że chyba słuszne. Dziękuję bardzo. Będziemy walczyć oczywiście, no bo jak idziemy na wojsko, to mamy przegrać. Zobaczymy, może się akurat i w tym składzie coś udało grać. Będziemy patrzeć.